broni się przed grzechem, największym nieszczęściem ludzkich dziejów. Tak mówił święty Jan Paweł II podczas pobytu w Turynie w 1998 roku przed Saunem Turyńskim. Grzech jest największym nieszczęściem. Ale dla nas niektóre grzechy są bardzo atrakcyjne. Wydają się być atrakcyjne. Skąd się bierze ta atrakcyjność zła? Moi kochani, odpowiedź na to pytanie znajdujemy w Piśmie Świętym. W Księdze Rodzaju, zaraz na początku, jest opis pierwszego grzechu. Moi drodzy, Bóg powołał nas, człowieka, do istnienia i do wspólnoty życia ze sobą. I Bóg mówił i ciągle mówi każdemu z nas, co jest dla nas dobre, a co jest dla nas złe. A więc On tylko i tylko On wie, co jest dobrem, a co jest złem dla nas. I przykazania Boże są wyrazem Jego miłości, Jego troski, Jego zatroskania o każdego człowieka. Jeżeli człowiek odrzuca Boga, Jego przykazania, wybiera wtedy samozniszczenie i śmierć. Moi drodzy, i Bóg mówił do człowieka: kocham ciebie. Do szczęścia potrzebna ci jest tylko miłość, a tą miłością jestem ja. Oczywiście mówił i oni, ci pierwsi ludzie przed grzechem, wierzyli w to, co Bóg mówił do nich, prawda? Bóg im się objawiał, ale w taki sposób, że On ich nie zniewalał ogromem swojego piękna i swojej miłości. A więc ta relacja pierwszych ludzi z Bogiem była relacją na zasadzie wiary w to, co Bóg mówił do nich. I Bóg mówił: ze wszystkich drzew tego ogrodu, to jest pewien symbol, możecie spożywać. Jest tylko jedno drzewo, z którego wam nie wolno spożywać, bo jak spożyjecie, na pewno umrzecie. Czyli Bóg mówił, że konsekwencją odrzucenia Jego miłości, konsekwencją grzechu jest śmierć. Jest największe nieszczęście. Grzech jest największym nieszczęściem. I pierwsza próba zakwestionowania tej prawdy, którą Bóg objawił, została zasugerowana przez szatana, przez ojca kłamstwa, zły duch. Mówi: to nieprawda, co mówi Bóg. Dopiero wtedy, jak ten owoc zerwiecie, spożyjecie, dopiero wtedy się wam oczy otworzą. Dopiero wtedy, tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Grzech da wam szczęście. Bóg broni wam dostępu do tej pełni szczęścia. To mówił szatan. I to ciągle mówi szatan. Nieustannie mówi. Przez środki masowego przekazu, w różnoraki sposób, przez swoich przedstawicieli, wysłanników. No i ludzie uwierzyli w to kłamstwo szatana i popełnili grzech. Popełniając pierwszy grzech, człowiek przestał wierzyć Bogu, uwierzył złemu duchowi. Uznał, że to nie Bóg mówi prawdę. Prawdę mówi szatan. I taka jest istota pierwszego grzechu. I taka jest istota każdego grzechu. Nie wierzę w to, co mi mówi Bóg. Wierzę w to, co mówią mi moje zmysły, moje wyobrażenia, które są w jakiś sposób podsuwane przez siły zła. Moi kochani, a więc cała wspólnota powiedziała Bogu nie. Cała wspólnota ludzka. Adam i Ewa symbolizuje wspólnotę ludzką, prawda? Zobaczcie, i dlatego święty Paweł w liście do Rzymian pisze tak, dlatego też jak przez jednego człowieka, czyli tu chodzi o Adama i Ewę, grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jak my rodzimy się we wspólnocie ludzkiej, dziedziczymy całe dziedzictwo tej wspólnoty.
prawda? A więc dziedziczymy konsekwencje grzechów i grzech pierworodny. I w każdej komórce, można powiedzieć, naszego ciała jest ten grzech zakodowany. Moi kochani, i w tą rzeczywistość grzechu i śmierci w całej pełni wchodzi Bóg. Bóg, który się staje prawdziwym człowiekiem. Bóg, który staje się jednym z nas, członkiem grzesznej wspólnoty ludzkiej, pogrążonej w grzechu i śmierci. Jezus Chrystus stał się członkiem tej wspólnoty. I jako Bóg wziął z historii każdej osoby ludzkiej, każdej istoty ludzkiej, która żyła przed Jego przyjściem na świat, bo Bogu nie ma czasu, Bóg jest ciągle teraz. A więc wziął z historii każdej istoty ludzkiej wszystkie cierpienia i wszystkie grzechy na siebie. Wszystkie konsekwencje grzechu. Ten, który nie znał grzechu, pisze święty Paweł, staje się grzechem. Bóg bierze na siebie całe zło świata. Całe! Wszystko bierze. No? Moi drodzy, i doświadcza prawdziwej ludzkiej śmierci. I demaskuje kłamstwo szatana. Umierając na krzyżu, demaskuje kłamstwo szatana. Moi drodzy, i teraz powiem o takim znaku niesamowitym, jakim Jezus zostawił na swoim płótnie grobowym, w którym zostało Jego ciało po śmierci zawinięte. To jest taki znak tej prawdy, że On stał się prawdziwym człowiekiem. Że On w całej pełni wszedł w ludzką rzeczywistość grzechu i śmierci. Bóg wziął na siebie konsekwencje grzechu wszystkich ludzi. Doświadczył prawdziwej ludzkiej śmierci jako konsekwencji ludzkich grzechów. Każdego grzechu. Moi drodzy, i na dowód tego, że On się stał naprawdę prawdziwym człowiekiem, że nieskończony Bóg, Stwórca całego Wszechświata, stał się człowiekiem prawdziwym, zostawił nam w momencie śmierci i zmartwychwstania odbicie całej swojej postaci na płótnie grobowym, odbicie przodu ciała, odbicie tyłu ciała, w najdrobniejszych szczegółach. Jest to negatyw fotograficzny. Jak się patrzy gołym okiem, bardzo słabe są zarysy. Ciężko, jak się zrobi zdjęcie, zobaczcie, widać bardzo wyraźnie sylwetkę całego ciała, przód i tył ciała, w najdrobniejszych szczegółach. Badania naukowe, które były przeprowadzane już od przeszło 100 lat, są prowadzone cały czas, wykazują, że znajduje się na tym płótnie wizerunek mężczyzny w wieku 30-35 lat, wzrost 1,78 cm, waga około 79 kg, nosił brodę, długie włosy, miał mocną, proporcjonalną budowę ciała, piękne semickie rysy twarzy. Na całym ciele jest około 600 ran. Całe ciało pokryte ranami. Moi drodzy, to odbicie dokonało się w sposób dla nauki niewytłumaczalny. Jest odbiciem trójwymiarowym, w trzecim wymiarze. Tego wizerunku nie jest w stanie odtworzyć współczesna nauka. Odbicie nie jest dziełem człowieka. Takie badania, które przeprowadzali naukowcy włoscy, zakończyli w grudniu 2011 roku z ośrodka badań jądrowych we Frascati pod Rzymem, stwierdzili, bo oni próbowali odtworzyć ten wizerunek. Ci naukowcy twierdzą, że nauka współczesna nie jest w stanie takiego wizerunku odtworzyć. Jest to acheiropoietos, czyli obraz nienamalowany ludzką ręką. Dokonało się to odbicie na skutek, mówią, promieniowania, jakiego błysku energii o sile 34 tysiące miliardów watów promieniowania ultrafioletowego próżniowego. 34 tysiące miliardów watów. Obecnie mamy urządzenia, które są w stanie wygenerować promieniowanie o sile kilku miliardów watów takiego promieniowania. A więc potężny błysk energii,
który spowodował jak gdyby przypalenie na powierzchni płuciem, płótna, odbicia w trzecim wymiarze, w negatywie fotograficznym, odbicie całego ciała. No rzecz szokująca, rzecz, która rzuca naukowców na kolana. Moi kochani naukowcy różnych dziedzin wiedzy, Żydzi, niejednokrotnie ateiści albo agnostycy, nawrócili się i wszyscy stali się katolikami. Taki Żyd, Bernard Schwartz, w tej chwili jeździ po świecie i mówi o tym, że uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, że Jezus zmartwychwstał, umarł i zmartwychwstał, tak jak to głosi Kościół katolicki, właśnie w oparciu o całun turyński. Moi drodzy, to są słowa, które wypowiedział święty Jan Paweł II. Są znamienne słowa. Dlatego warto je sobie utrwalić, zapamiętać. Przyjmując argumenty wielu uczonych, święty całun turyński jest szczególnym świadkiem Paschy, męki, śmierci i zmartwychwstania. Świadek milczący, lecz jednocześnie zaskakująco wymowny. Dla człowieka wierzącego istotne jest przede wszystkim to, że całun to zwierciadło Ewangelii. Każdy człowiek wrażliwy, kontemplując go, doznaje wewnętrznego poruszenia i wstrząsu. W obliczu takiego cierpienia człowiek wierzący musi zawołać z głębokim przekonaniem: Panie, nie mogłeś umiłować mnie bardziej, a zarazem uświadomić sobie, że przyczyną tego cierpienia jest grzech. Grzech każdego człowieka. Mój grzech, twój grzech, nasze grzechy są przyczyną cierpienia Jezusa. I dalej w cichym przesłaniu całunu człowiek słyszy echo Bożych słów i wielowiekowego doświadczenia chrześcijańskiego. I tutaj Ojciec Święty zawołał takim mocnym głosem, podniesionym głosem: uwierz w miłość Boga, największy skarb ofiarowany ludzkości, i broń się przed grzechem, największym nieszczęściem ludzkich dziejów. Tutaj widzimy fragment całunu. To są skrzepy krwi. Moi drodzy, te skrzepy krwi są nienaruszone. Gdyby ciało było odrywane od płótna, no te skrzepy, one by się naruszyły. One są idealne. Czyli ciało przeniknęło po prostu przez to płótno. I naukowcy mówią, że ciało Jezusa było zawinięte w całun 2,5 godziny po śmierci i pozostawało w nim do 36 godzin. A więc do momentu zmartwychwstania. Zobaczcie, tutaj jest fragment całunu i to jest miejsce, właśnie skąd pobrano próbki do badania wieku całunu metodą węgla C14 w 1988 roku. Taką próbkę pobrano, przeprowadzono badania i stwierdzili naukowcy, że całun pochodzi ze średniowiecza. No i co się okazuje, moi drodzy? I ta informacja poszła w świat i ciągle jest powielana. Jak my jesteśmy okłamywani. Na czym to kłamstwo polega? Okazuje się, moi drodzy, że macie ten profesor Rogers wraz z naukowcami amerykańskimi, z grupą badaczy, stwierdził, że ta próbka została pobrana z miejsca, gdzie było tylko 40% oryginalnej tkaniny linianej, a reszta 60% to były nici bawełniane, które zostały tam wszyte po pożarze w Chambéry w średniowieczu. No i stąd taki wynik badań, prawda? Więc te badania nie są wiarygodne, bo próbka była niewiarygodna. Po prostu, nie? I dlatego, jeżeli ktoś twierdzi teraz i powołuje się na te badania, albo jest ignorantem, albo jest człowiekiem złej woli, prawda? Tego nie ulegajcie tym wszystkim newsom, które się od czasu do czasu pojawiają, które negują autentyczność całunu turyńskiego. Moi drodzy, to jest fragment całunu z ranami po cierniem koronowaniu.
Korona cierniowa to był taki czepiec, który okrywał całą głowę i ten rodzaj tortury wymyślono tylko dla Jezusa. W żadnym źródle historycznym nie ma wzmianki o stosowaniu tego rodzaju tortur przed ukrzyżowaniem. Tutaj widzimy zdjęcie tyłu. Właśnie zobaczcie, to jest odbicie tyłu ciała, tu są stopy i tutaj próba odtworzenia uderzeń biczem. Jezus został poddany okrutnemu biczowaniu. Te bicze uderzały i raniły nie tylko plecy, ale szczyty klatki piersiowej, brzuch. Straszna tortura. To cierpi Bóg, który się stał prawdziwym człowiekiem. To cierpi Jezus, który jest prawdziwym Bogiem, stwórcą całego wszechświata. Bóg staje się jednym z nas po to, prawdziwym człowiekiem po to, żeby dokonać definitywnego zwycięstwa nad grzechem, nad śmiercią, nad siłami zła. Moi kochani, i te cierpienia, które doświadczył Jezus podczas biczowania, to były cierpienia spowodowane przez grzechy nieczyste. Święta Faustyna pisze tak. Ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szat obnażonego i zaraz nastąpiło biczowanie. Wtem rzekł mi Pan te słowa. Cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz. I dał mi Jezus poznać, za jakie grzechy poddał się biczowaniu. Są to grzechy nieczyste. O jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu. Wtem rzekł mi Jezus, patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. Widzisz, oto jest męka większa nad śmierć moją. Grzechy nieczyste Pan Jezus wymiera w mnie jako pierwsze, które zadają Mu straszne cierpienie. Na pierwszym miejscu. To jest zabójstwo, to jest śmierć zadana miłości. Jeżeli przychodzą pokusy nieczyste, przypomnijcie sobie ten obraz Jezusa ubiczowanego. W tym momencie, kiedy ja popełniam ten grzech, ja zadaję cierpienie Jezusowi. Tu i teraz, bo w Bogu nie ma czasu. To nie jest historia tylko. Jezus jest ze mną zjednoczony. Zadaje sobie cierpienie, Jezusowi zadaje cierpienie innym ludziom. Takie są konsekwencje grzechu. Na całą nie widać ranę po przybiciu gwoźmi nadgarstków. Tutaj w tych miejscach, które tutaj widzimy na tą strzałką. Jezus wisząc na krzyż, żeby nabrać powietrza, musiał podnosić się na tych rękach i nogach przybitych do krzyża. Nabierał powietrza i opadał. I ten rytm podciągania trwał około 3 godzin. W końcu serce nie wytrzymało i pękło. Jezus umarł na zawał. I doświadcza swojej, bo był prawdziwym człowiekiem, jako Bóg prawdziwy był prawdziwym człowiekiem, miał ludzką świadomość. On, Bóg, doświadcza w swojej ludzkiej świadomości wszystkich konsekwencji grzechów i wyraża to doświadczenie niesamowitego bólu słowami psalmu 22. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Modli się tym psalmem. Czyli doświadcza braku obecności miłości Ojca. Największe cierpienie. Doświadcza konsekwencji największego grzechu, największego grzechu. Odrzucenia Boga. On całkowicie niewinny doświadcza skutków, konsekwencji naszych grzechów. W doświadczeniu największego zła Jezus, największego grzechu Jezus w imieniu nas wszystkich grzeszników wypowiada słowa: Ojcze, Twoje ręce powierzam ducha mojego. Spełnia konieczny warunek w imieniu nas wszystkich, dla nas wszystkich,
przebaczenia wszystkich grzechów. I swoim zbawczym cierpieniem Jezus dociera wszędzie tam, gdzie dotarła niszcząca moc zła. Nie ma takiej sytuacji w naszym życiu, w której nie byłby obecny Jezus. Jeżeli człowiek popełnia największy grzech, Jezus jest ze mną, z tym człowiekiem, po to, żeby go podnieść, żeby go zbawić. Wszędzie jest szansa zbawienia. Nie ma sytuacji beznadziejnych w życiu człowieka. Trzeba tylko otworzyć się na Jego miłosierdzie i Jego miłość. On całkowicie niewinny, Bóg człowiek, który nie znał grzechu, doświadczył w czasie męki, śmierci, krzyżowej, jak straszliwym cierpieniem jest grzech. I demaskuje kłamstwo szatana. To kłamstwo, które zostało zasugerowane ludziom już w raju. To nieprawda, co mówi Bóg. Dopiero wtedy się wam oczy otworzą, jak ten grzech popełnicie. Dopiero wtedy będziecie szczęśliwi. Wtedy, tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Tylko wtedy. Bóg broni wam dostępu do pełni szczęścia. Tak jest kłamstwo szatana. I patrząc na Jezusa wiszącego na krzyżu, widzimy, jakie są konsekwencje grzechu. Konsekwencją grzechu jest zniszczenie naszego człowieczeństwa. Konsekwencją grzechu jest śmierć. Konsekwencją grzechu jest całkowite oddanie się w straszną niewolę sił zła. I jednocześnie Jezus na krzyżu objawia nam swoje nieskończone miłosierdzie. Że do końca nas umiłował. Że już więcej nie mógł uczynić od tego, co uczynił dla nas. I dlatego Jezus mówi przez siostrę Faustynę: to niedowierzanie mojej miłości najwięcej mnie rani. Jeżeli nie przekonała was o mojej miłości moja śmierć, to cóż was przekona? Dlatego, moi drodzy, rozważanie męki pańskiej jest zbawienne, jest konieczne do tego, żebyśmy sobie uświadamiali, do jakiego stopnia Bóg nas kocha. Do jakiego stopnia Bóg cierpi za nas, bo On ciągle cierpi, bo ciągle Mu zadajemy cierpienie przez nasze grzechy. Moi drodzy, to są słowa, które powiedział Pan Jezus Alicji Lęczewskiej na temat grzechu. Mówi tak: grzech śmiertelny zabija mnie w sanktuarium duszy człowieka, który zgrzeszył. Jeśli trwa w grzechu, jestem w jego duszy martwy, jego dusza jest martwa. Jest to taki stan, jaki był po mojej śmierci na krzyżu. Bo istotnie, krzyżując mnie w sobie, krzyżuje swoją duszę. Ale dokąd jest na świecie, ma możliwość zmartwychwstania duszy przez pojednanie ze mną. Gdy mnie zapragnie, wówczas zmartwychwstanę w jego duszy i ocalę go dla życia wiecznego. Grzech śmiertelny zabija mnie w sanktuarium duszy człowieka. My się wzdrygamy, jak patrzymy na te sekwencje z filmów Gibsona. Niektórzy się oburzają, prawda? Jak można takie coś pokazywać? To jest okrutne. A jak sami do tego, że w rzeczywistości, nie filmowej, ale w naszej, skazujemy go na śmierć, na ich straszne cierpienie przez nasze grzechy, to można. Jeszcze te środki masowego przekazu, które tak się oburzały na ten film Gibsona i zniechęcały do oglądania tego filmu, równocześnie zachęcały do grzechu. Perfidna propaganda złego i działanie złego ducha. Odwrócenie się od Boga, mówi Pan Jezus, zwłaszcza to definitywne zerwanie i bunt, są samobójstwem i bogobójstwem.
Jest to zabicie w sobie tego, co boskie i przez to skazanie siebie na wieczne, straszne cierpienie. Tak jak wyrwanie własnego serca. Moi drodzy, po śmierci ciało Jezusa było namaszczone na tym kamieniu namaszczenia, zawinięte w płótna, schowane w tym, tak mniej więcej wyglądał ten grób Jezusa, tak wyglądało ciało Jezusa złożone do grobu. Moi drodzy, w poranek wielkanocny, w niedzielę zmartwychwstania dokonał się cud największy. Zmartwychwstanie. Największy cud, który wydarzył się w historii ludzkości. Kiedy apostołowie dowiedzieli się od kobiet, że grób jest pusty, biegną do grobu, przybiegają do grobu i co widzą? Widzą płótna nienaruszone, jak tutaj na tej rycinie widzicie, nierozwiązane. I święty Jan pisze tak w swojej Ewangelii. Ujrzał i uwierzył. Patrząc na kształt płócien, uwierzył w zmartwychwstanie Jezusa. Bo te płótna nikt nie rozwiązał. On już wtedy uwierzył, nie widząc zmartwychwstałego. Prawda? Zobaczcie, i kiedy Jezus objawił się apostołom po zmartwychwstaniu, powiedział do nich takie słowa. Tchnął na nich, powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego. Czyli weźmijcie miłość, moją miłość, miłość Ojca, czyli osobę Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są mi odpuszczone, a którym zatrzymacie, są mi zatrzymane. Jezus ustanawia jaki sakrament po zmartwychwstaniu? Sakrament Bożego miłosierdzia, sakrament spowiedzi, sakrament pokuty, żeby dać udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, nad grzechem, bo moment zmartwychwstania jest momentem przebaczenia wszystkich grzechów. Zmartwychwstając, Jezus zwyciężył śmierć, przebaczył wszystkie grzechy, wyzwolił nas z niewoli sił zła, szatana. Moi kochani, święty Augustyn pisze, że odpuszczenie grzechów jest większym cudem niż stworzenie świata. Jest większy cud niż stworzenie całego wszechświata. Jak przystępujemy do sakramentu pokuty, idziemy do Jezusa zmartwychwstałego, który posługuje się kapłanem. I Jezus mówi tak do nas przez świętą Faustynę. Nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki, ani składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić z wiarą do stóp zastępcy mojego, powiedzieć mu swoją nędzę i cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup, który się rozkłada, choćby po ludzku nie było żadnej nadziei, nie tak jest po Bożemu. Cud Bożego miłosierdzia wskrzesza tę duszę w całej pełni. Wskrzesza. Czyli doświadczamy przebaczenie grzechów, jest doświadczeniem zmartwychwstania, radości zmartwychwstania. Jezus wyzwala nas, przeprowadza za nas ze śmierci do życia. I dlatego, moi kochani, święty Jan Paweł II mówił, że dobrze odbyta spowiedź jest źródłem największej radości. Radości zmartwychwstania. Jak się dobrze wyspowiadamy, pójdziemy do Jezusa, powiemy całą prawdę, dokonuje się cud doświadczenia właśnie zmartwychwstania Jezusa w naszym człowieczeństwie. Zobaczcie, ale diabeł robi wszystko, żeby się bać iść do Jezusa. Boimy się pójść do spowiedzi. Często mówi, żeby odkładać spowiedź, żeby nie powiedzieć całej prawdy. Prawda? No co sobie ksiądz o mnie pomyśli? Niech sobie myśli, co chce. Przecież ja się spowiadam Jezusowi. Kiedy przystępujesz do spowiedzi, idziesz do Jezusa. Jezusowi się spowiadasz. Ksiądz jest tylko pośrednikiem grzesznym, tak jak każdy z nas też się spowiada. Też my jako zakonnicy co 2 tygodnie do spowiedzi mamy obowiązek chodzić. Moi drodzy, też korzystamy z tego sakramentu. Więc, moi drodzy, idziemy i spowiadamy się Jezusowi. Jaka jest postawa Jezusa? Taka postawa, jak
tej przypowieści o synu marnotrawnym, kiedy syn wracał, jak się ojciec zachował? Czekał, żeby mu karę wymierzyć? No nie. Gdy był jeszcze daleko z jego syn, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciwko niego, rzucił mu się na szyję, ucałował go. Jaka jest radość wielka w niebie, kiedy się szczerze spowiadamy, kiedy podejmujemy decyzję, żeby całkowicie swoje życie oddać Jezusowi Chrystusowi. Kiedy zbliża się do spowiedzi, mówi Pan Jezus, wiedz o tym, że ja sam w konfesjonale czekam na Ciebie. Zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Słowa Pana Jezusa. Zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Żeby dobrze spowiedź odbyć, moi drodzy, trzeba dobry rachunek sumienia sobie przeprowadzić. Ale żeby ten rachunek był dobry, to na początku trzeba sobie postawić jedno najważniejsze, zasadnicze pytanie. Czy ja rzeczywiście pragnę tego? Decyzją woli, nie uczuć. Decyzją woli, czy ja rzeczywiście pragnę, chcę, aby Jezus był moim Panem, moją największą miłością. Jeżeli tak, powiem tak, chcę, Panie Jezus, żebyś Ty był jedynym Panem i Królem mojego serca. Oddaję Ci siebie cała. I teraz przeprowadzam rachunek sumienia. Ile razy, jakie popełniłem grzechy od czasu ostatniej spowiedzi. Nie można tu zapomnieć o grzechach zaniechania, zaniedbania dobra. Prosić o przebaczenie, postanowienie poprawy i podjąć konkretne postanowienie zadośćuczynienia za popełnione zło. Moi drodzy, słowa, które Jezus kieruje do nas przez świętą siostrę Faustynę. Miłosierdzie Boże jest nieskończone. Najwięksi grzesznicy, mówi Jezus, dochodziliby do wielkiej świętości, gdyby tylko zaufali mojemu miłosierdziu. Im większa nędza, tym większe ma prawo do mojego miłosierdzia. Niech pokładają nadzieję w miłosierdziu moim najwięksi grzesznicy. Oni mają prawo przed innymi do ufności w przepaść mojego miłosierdzia. O gdyby znali grzesznicy miłosierdzie moje, nie ginęłaby ich tak wielka liczba. Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jedynym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Mów duszom grzesznym, aby się nie bały zbliżyć do mnie. Ten lęk, który jest w nas, jest spowodowany przez działanie złego ducha. Zły duch będzie robił wszystko, żeby się nie wyspowiadać. Żeby nie powiedzieć całej prawdy, bo jeżeli człowiek pójdzie, wyspowiada się, odda się całkowicie Jezusowi, no to wtedy traci panowanie zły duch nad takim człowiekiem. Traci swoją zdobycz. Moi drodzy, dziękujmy Panu Bogu, że jest z nami. Że Jezus jest z nami, zmartwychwstały Jezus jest z nami. Obecny w sakramentach, w sakramencie pokuty i w sakramencie Eucharystii. Dzisiaj doświadczymy Jego miłosierdzia, Jego przebaczającej, wskrzeszającej, powołującej do pełni życia miłości właśnie w sakramencie Jego miłosierdzia. Dobrze się przygotujmy do tego sakramentu. W prostocie dziecka, nie kombinować, nie bać się. Jak lęk jest, to ten lęk oddawać Panu Jezus. Panie Jezu, oddaję Ci ten lęk. Prosić Matkę Najświętszą o to, żeby nam towarzyszyła, żebyśmy w całej prawdzie naszego serca stanęli przed Jezusem i doświadczyli radości Jego zmartwychwstania. Dobrze odbyta spowiedź jest źródłem największej radości. Woo!